Dzień dobry. W ostatnim odcinku nie dokończyłem i dochód z tej gry jest chyba przeznaczony na ten, na pomoc Ukrainie i tak dalej. Więc dalej klepiemy ruskie. Dalej klepiemy ruskich w tej super grze. O, proszę. Jeszcze raz. O, multikill. Pięknie. Dalej klepiemy ruskich w tej grze, czyli zrzucamy sobie pociski z naszego ukraińskiego drona. Ultrakill. A, czy punkty się mnożą? O, tutaj jest jakiś rusek jeszcze. Albo chodź tu kolega. Bum! Kill. No co? No misja. No misję do wykonania. Latamy sobie niżej kolego. Latamy sobie ukraińskim dronem, jesteśmy jego operatorem, wykonujemy misję. Tutaj ostatnio z tej wieży zabraliśmy jakiś tam sygnał, jakieś tam coś rzeczy od komputera, jakiegoś coś tam. Tego, tego. Wiecie. Więc idziemy krok po kroku. Dobra, jazda. Teraz sobie jeszcze tutaj musimy dokończyć przy tej kolejnej wieży. To jest nasz czwarty punkt. Gdzie tam ruski biegają? Gdzie tam są moi koledzy Rosjanie? Koledzy Rosjanie, kolegów Rosjan zaraz nie będzie. Proszę, zaraz będzie. Zaraz będzie zwykłe ruskie GG. No i tutaj jakieś kurde. Mogliby się chować też, wiecie? Szczerze powiedziawszy. A, ty żyjesz jeszcze, no to nie. Już nie żyjesz jednak. Dobra, i tu nam został do zniszczenia czołg. Tutaj jakieś ruskie se stoją, to możemy ich tam poczęstować jakimś tam malunkim nabojikiem. O, kill, dobra, pięknie, o to chodziło. Tutaj mamy czołg do rozwalenia jeszcze i potem tym operatorem musimy dobiec do tej wieży. I coś tam znowu ogarnąć sobie. No kurde, no przyjemno. Przyjemna taka rozgryweczka, ale nie jest to jakieś tam na bardzo dużo, nie wiem, długie granie i tak dalej, bo jest to tam, wiecie, to tak, żeby sobie polatać, pozrzucać bomby. Fabuły tutaj, no jest jakaś tam fabuła, ale czy ja wiem, czy ona jest jakaś taka, wiecie, duża i owocna, żeby faktycznie coś tutaj z tego wychodziło, nie wiem. Na pewno jest plusem jest to, że mamy właśnie do dyspozycji, możemy sobie tutaj tak polatać, pobawić się trochę dronem, powspierać ukraińską armię przy okazji, zwalczenie z ruskimi onucami. Może to się tam oczywiście nie podobać komuś i tak dalej, ale szczerze mówiąc mam to w dupie. Będzie kill? Hustle. Oni zaraz do niego przybiegną. O, biegną. Kurde, patrzcie. Bum! I tutaj jeszcze raz. I teraz, ale multikill wleciał. Coś pięknego. Czołg się pali, ruskie leżą. Żyć nie umierać. Dobra, tutaj mamy teren oczyszczony raczej, tak w miarę. Ok, więc przechodzimy sobie do gościa i idziemy na wieżę numer 4. Process the second tower and extract the data by breaking into the computer system. No dobra, czyli wykradamy kolejne sobie rzeczy. Przy okazji oczywiście są pralki. Where pralki? Nie ma pralek. Wiecie, to nam też do końca takie realne nie jest, bo oni mogliby się bardziej postarać. Dobra, objective complete. No i misja jakby tutaj ta została nam wykonana. Czyli musimy otworzyć dwa jakieś zawory. Report suggests a Russian warship in the file, dragged by convicts. Transfer into the drone during the heart of the steep. This is the poetic justice. Okej, okay. Dobra, czyli co? Czyli po prostu sobie musimy poradzić teraz z otworzeniem jakichś dwóch zaworów. Tak? I zniszczeniem jakichś tam pozostałych rzeczy. Jestem z tym związany. Mam nadzieję, że mi się tutaj uda to ogarnąć.
Tutaj widzę, jest jakieś antitanki. Coś tutaj stoi, kurczę. Takiego, co by można było na pewno gdzieś tam zniszczyć. Staram się podlecieć w miarę możliwości jak najwyżej. Ten się dymi, czy się nie dymi? Nie, ten jest... Nie wiem, kurde, spalony czy nie? Teraz tak. Tutaj widziałem kolejny jakiś czołg. I mamy tutaj jeszcze jakieś takie czołgi, czy coś blisko? Teoretycznie nie. O, ale tutaj jest halo, tu się uzbierali, halo, tutaj są, zbiórka się co zrobiła, to jakiegoś antitanka można by było tupnąć. Okej, double kill. Oni się tutaj zbiegają, więc w takim razie proszę bardzo, ruskie głupie onuce. Ultra kill, dziękuję. O kurwa. Jednak za czymś tam strzela. Czymś nas wdupi. Długo sobie nie podupijcie. Gdzie jest mój człowieczek od naboi? Tutaj. Musimy otworzyć jakieś dwa zawory. Gdzie są te dwa zawory? No kurde, no będzie mnie tu strzelać we mnie. Jakieś... Halo, nie ma takiego strzelania we mnie. Czy to się da rozwalić, czy nie bardzo? Kurde, to strzela jednak, wiecie? To niedobrze. Jakieś tam jednak ma tam jakieś strzały swoje. Większe bądź mniejsze. Kurde, nie mam. Aha, dobra, mam. Okej, double kill, dziękuję. O, jestem wysoko, za wysoko, halo. Niżej. Te antitanki są takie jakby, kurde, wydaje mi się, że lepsze trochę, jeżeli chodzi o strzelanie. Dobra, zobaczmy sobie teraz tak. Zobaczmy sobie na tej kamerze, co my tutaj mamy jeszcze do przeczyszczenia. Tutaj są. Tutaj jest ich trochę. Trzeba by było jeszcze ich tutaj uporządkować sobie w sposób należyty. Leci. Pięknie. Ale polecam jeszcze dwa, bo widzę, że tutaj przeżyli. Już nie. Już nie żyją. Tutaj są bardzo blisko ci, czy tutaj chyba trzeba też, wiecie, zneutralizować, coś mi się tak wydaje. Nie wiem, czy to mi się uda aż tak bardzo ogarnąć. Kurde, przeżył, no. Ale już nie. Biegną tam, kurde, dobra, że jeszcze trzeba ich, tutaj tą bazę jeszcze trzeba załatwić. Bez dwóch zdań, bo możemy tutaj źle skończyć. Ale ja sobie przełożę na antitanka jednak i postrzelamy sobie z tego antitanka. Tutaj widzę, że jest dużo takiej techniki ruskiej. Kurde, próbuję tu mnie strzelać, kurde, łachmyty. A nie wyjdzie. Jeden pocisk leci, tutaj gdzieś drugi czołg był, za chwilę. Tutaj drugi czołg. Double kill.
People kill. Multi kill. I co? Znowu multi kill? Ultra kill. Dobra, wracamy po ammo, porozwalamy te czołgi do końca i będziemy mogli podejść do królika Moskwa. To jest gra trochę z humorem też, ale to bardzo pozytywnie. To jest gra, która ma ośmiesza ten związek zdradziecki, więc zawsze na plus takie. Ośmieszanie Związku Zdradzieckiego zawsze na plus, drodzy Państwo, w 100%. To tutaj ja szanuję, respektuję, szanuję i w ogóle i w szczególe. Dobra, czołga tutaj mamy. Włączymy sobie taką jeszcze tych. Tu jeden. Tu drugi. Tutaj pan trzeci dostanie. Może się do niego zbiegną? Tak, powinni się do niego zbiec. Czy nie? Zbiegają się, dobra. Zbiegacie. Chodźcie. Chodźcie. Proszę. Kurde, nie mam. Aha, ja strzeliłem wszystko. Szlak. No dobra, no to teraz robimy czystkę lasu. Z pomocą, niestety, ale granatników zwykłych. Zwykłych granatów. Potem zobaczymy, co z tą Moskwą się stanie. Czy ona spłonie, czy. Kurde, jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy. Co to się tutaj nam wydarzy? Jestem niezmiernie ciekaw. Dobra, zmieniamy sobie na fragi. O, a co to było? A, tu jeszcze jakieś rzeczy możemy sobie zbierać. Matka Boska z Javelinem. O Jezusu. To jest złoto. Matka Boska Jawelińska. No i śmiać mi się chce, ale kozackie pomysły. Kozackie. Dobra, zlecimy sobie tutaj trochę niżej, bo zresztą sam piechota. O, czołg jeszcze jeden dostał, kurde. A się ukrył łajza. Dobra, pyk, leć. I kogoś może trafimy i oni się powinni zbiec tutaj do niego. Ta, zaraz przybiegną, czy nie? Nie, olali kolegę. No nie, coś tam idzie. Ale to co? A spierdzieju tutaj. Bum. Bum. Przeżył? Nie. Już myślałem. To jest chyba kurczak, nie? Czy człowiek? Nie, Rusek. Czy się człowiek, wiecie, człowiek nie znaczy Rusek, nie? Kurde, nie trafiłem. Z samego końca. Dobra, czyli trzeba jeszcze tutaj wziąć taki tak tego antytanka naszego wspaniałego. Niżej. Naprawdę mnie to śmieszy, że oni mają cały czas bekę z ruskich. Nawet do tego komputera, co podeszliśmy w tej wieży radiowej, to jest niby jakiś tam ich komputer. Kurda, to jakieś lata 90. ruska technika. To jest po prostu złoto. Oni w tej grze mimo wszystko mają taką bekę z ruskich, że szanuję ich na każdym kroku. Zdawajcie się, щоб врятувати своє життя. Dziękuję. Dobra, co tutaj? O, tutaj dwóch stoi. O, proszę. Kurde, no lepiej nie mogli się stanąć. Bum. Tutaj sobie jakiś cep stoi też. Zaraz go tutaj proszę. Pyk. Kill. No biegnij do kolegi, biegnij. Idioci ruskie.
Bum. Ciekawe, co mamy do zrobienia z tym krążownikiem Moskwa. Naprawdę, to jest mnie tak to ciekawi. Bierzemy teraz fragi, bo tam widziałem, że ktoś tam przyszedł, nie, on się cofnął, dobra. Robimy przeczeskę jeszcze tutaj tego terenu. Z tej okolicy. I tutaj jest na pewno jeden rusek, tutaj jest drugi rusek. Tutaj jest gdzieś drugi rusek, więc zmienimy kamerkę powoli. Nie będę zglądał między tymi drzewami. O, tutaj jesteś, panie. O, panie. To ty na mnie. Bum. Wiem, wiem, wiem. Teraz wszyscy uczuciowo obrażeni religijni stwierdzą, że jak można śpiewać barkę w momencie, kiedy tam, kurde, ruskich klepiesz, nie? W dupie to mam. Dobra, kurde. Czysto? Chyba tak. Chyba żeśmy wyczyścili tutaj tych ruskich całych. Na termowizji ja nikogo już tutaj nie widzę. Mam nadzieję, że to fakt. Co to za piłki, kurde? To ten krążownik Moskwa we mnie strzela chyba. Nie trafisz. Dobra, idziemy odkręcić jakieś dwa zawory. Kurde, jestem tego tak ciekaw. Co oni wymyślili tutaj z tym? Co oni wymyślili z krążownikiem Moskwy? O kurwa, to jednak krepią we mnie też. Nie, mam nadzieję, że przeżyję. Krążownik Moskwa, la 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 la. Nie wiem, o co chodzi. Niech powalą tego drona. Au! Dobra, nie, chyba jednak, wiecie co? Chyba jednak, kurde, trzeba tutaj jednak coś rozwalić. Z drona. Tak mi się coś wydaje. O. Da, dobra, czyli trzeba to jednak wywalać z drona. Nie wiedziałem. Ups. No dobra, czyli padliśmy jednak. Ale gra jest spoko, naprawdę mega. I nie wiem, dajcie znać, czy chcecie kontynuację w komentarzach, bo kurde. Nie wiem, tak będę chyba. Tak chyba cisnął dalej, żeby zobaczyć, o co chodzi z tym krążownikiem Moskwa, ale faktycznie nie udało nam się tego otworzyć, nie? Dzięki wam za obecność i do zobaczenia w następnym odcinku.